3, 2, 1, 10 pytań do. Serdecznie zapraszam, Wojciech Wodarczyk. Na pierwszy trening zaprowadził mnie, moi rodzice mnie zaprowadzili. Rodzice grali w siatkówkę oboje, mama grała w reprezentacji, tata grał w pierwszej lidze. Także ten kontakt z siatkówką mam od zawsze. Właściwie zanim zacząłem trenować, to już byłem na meczach. Meczach mamy i meczach taty. Więc ta siatkówka jest ze mną chyba od zawsze. Nie pamiętam, kiedy ona się dokładnie zaczęła, ale myślę, że rodzice mnie zaprowadzili na to, na ten pierwszy trening. Nie, nigdy nie żałowałem. Myślę, że to jest cały czas myślę, że to jest dobra decyzja była. Jedynie miałem takie wahania, że przez 3 lata siedziałem w lesie w Spale i to było takie trochę męczące i wtedy się zastanawiałem, czy na pewno jest dobry pomysł, bo wszyscy moi rówieśnicy no mieli trochę inne życie niż ja i trochę im zazdrościłem, ale teraz chyba oni zazdroszczą mi. Jeden taki pojedynczy chyba mógłbym powiedzieć Mistrzostwa Austrii, które wywalczyłem grając na boisku. No, Mistrzostwo Polski ze Skrombełchatów raczej nie było moim wielkim udziałem, chociaż medal mam, także jestem też bardzo dumny z tego. Tak, Mistrzostwa Austrii. Staram się raczej nie rozpamiętywać tego typu zdarzeń i nie mam niczego takiego w głowie, co mi przychodzi teraz. Pytania zadawane przez dziennikarzy. Na pewno niełatwo jest odpowiadać na pytania po przegranych meczach i one są raczej takie często bolesne, szczególnie, że nie zawsze do końca wiadomo na świeżo po meczu, co było przyczyną przegranej i gadanie na ten temat nie zawsze jest fajne, bo raczej chciałby się szybko uciec do szatni i o tym nie myśleć. Często też dziennikarze zadają pytanie typu: no, przegraliście 3-0, powiedz coś o meczu. Co mam powiedzieć? No, przecież tak, przegraliśmy 3-0, okej, koniec odpowiedzi. To są takie te nielubiane pytania. No, to właśnie jest jedno z tych pytań, które oglądając waszą serię tak mnie troszeczkę zaskoczyło i chyba żadna odpowiedź tutaj nie padła, jakaś taka mega zaskakująca. Nikt sobie nie wymyślał jakichś wielkich aktorów. Ja też raczej nigdy nad tym nie myślałem. Nie wiem, jakiś młody, zdolny aktor może, bez nazwisk. Też raczej nie mam jakichś wielu zasad, może bardziej w to, w co wierzę. To jest to, że wszystko może inaczej. Że no strasznie nie lubię, jak na przykład ktoś mi tutaj gaworzy dookoła, się nie mogę skupić. Że wszystko wraca. W sensie te wszystkie gorsze dni kiedyś będą zastąpione tymi lepszymi i że jest taka natura, jest taka w przyrodzie równowaga i jak są złe dni, to zawsze będą też te dobre i trzeba w to wierzyć. Ja zawsze jestem pozytywnie nastawiony i optymistycznie i twierdzę, że jest pełna. No i to jest pytanie, na które czekałem. Żeby było cieplej w Polsce i żeby było żeby był lepszy klimat, lepsza pogoda, bo myślę, że po moich wojażach po świecie mogę stwierdzić, że dużo bardziej ludzie są uśmiechnięci, weseli i przyjaźnie nastawieni do życia i do kolejnego następnego dnia. Jak jest słoneczko, jak jest cieplutko, to jest na przykład bardzo pozytywne, więc żeby w Polsce było cały czas 30 stopni w cieniu. Ojej, może się wydawać, że jest jakieś moje życie jest strasznie szalone, ale wręcz przeciwnie. Nie,
nic mi nie przychodzi do głowy. Co by mogło być takiego szalonego? Na pewno w Lubinie ostatnio takie rzeczy się nie dzieją, bo raczej moje życie jest tutaj, bym powiedział, takim dniem świstaka. Codziennie się budzę i robię to samo. Więc no, musiałbym sięgnąć daleko w przeszłość, żeby coś wykombinować. Myślę, że była odpowiedź na temat sukcesu w Austrii. Myślę, że ta decyzja podjęta, żeby się przeprowadzić do Austrii i tam zacząć grać też mój drugi sezon jako przyjmujący. O! Właśnie, wyszło samo. Zmiana pozycji na przyjmującego. To jest to.